Witam Was przy Malinach. I teraz jest już dużo komentarzy, dużo pytań na Facebooku. Ciąć, nie ciąć, wiosna, jesień. Co się stanie, jak, wtedy czy wtedy. Otóż, drodzy moi, tniemy już. Tniemy w grudniu, czy tniemy w lutym, tniemy w marcu. Byle zdążyć do wiosny przed wypuszczeniem następnych młodych pędów. To są malinki, które owocują na jednorocznych pędach typu polan. Tak, i wszystkie one miały owoce i wszystkie je musimy przyciąć. Proszę tu bliżej pokazać. Króciutko, przy ziemi. 3-4 cm nad ziemią przycinamy. O, a zwłaszcza tutaj bliżutko proszę. A zwłaszcza, jak widzimy u podstawy, takie fajne guzki. To jest przeziernik, który wgryza się w pęd. I ta gałązka ma wtedy takie słabe malinki, które nie dążą, nie nadążają dojrzewać. Nie wyrastają nam na ładne, duże. Tak, bo ten szkodnik tam żeruje i tą gałązkę osłabia. Czyli trzeba uciąć pod tymi bąblami. Tak? I to też gdzieś zniszczyć, spalić, bo tam będą następne szkodniki. I lecimy sobie ostro po wszystkich pędach. O, ja tak byle jak będę wyrzucał troszeczkę tutaj, tak, później sobie posprzątam. O, tu mamy taką piękną kępkę. O, ścinamy bardzo nisko. Ona powypuszcza nam tu z tej podstawy. O, tu już można zauważyć. Tak, proszę. Już jakieś tam wypusty, bo zima się spóźnia. O, tu mamy piękny pęd, który jest chory. Tak, z przeziernikiem i to aż w dwóch miejscach. Sprawdzimy, jak on owocował. Tak. No nie widać, żeby on miał w ogóle owoce. Tak jak jest zaschnięte kwiatki. Taki to ma duży wpływ na owocowanie. I ucinamy. I teraz tak. Malinki, widzicie, tu był rządek. Tak, posadzony tych malinek aż tam daleko. I maliny lubią nam wypuszczać obok, nieraz bardzo daleko. Takie silne, fajne, zdrowe pędy, które miały tu widać dużo, dużo owoców. Tak? O, proszę, tu, nawet po rzeczkach jeszcze. O, i co my robimy? Wyciągamy taką malinkę, a kto ma zwięzlejszą glebę, to wykopuje taki odrost. On już jest pięknie ukorzeniony. Tak, ścinamy je 25-30 cm nad ziemią. Tak? I co mamy? Sadzoneczka. Sadzoneczka, która już przygotowuje się do wiosny. I patrzcie, mimo że sobie będziemy sadzić jedną, to tu z niej wypuści około 3-4 pędów młodych, które będą zakończone czym? Kwiatkami. A jak są kwiatki, to są owoce. Tu mamy jedną. Tu proszę. Taki odrost korzeniowy wypuścił, zaowocował. Tak, i teraz robimy z tego cyk. Te korzenie, jak za długie, jeszcze możemy skrócić. Możemy z nich zrobić te sadzonki z takich korzeni, ale to pokażę kiedy indziej. I tu mamy piękną, młodą sadzonkę, która już też zaczyna, proszę, wypuszczać nam młode pędy. Na wiosnę zetniemy ten pęd tak króciutko, żeby tu jak najsilniejsze pędy wyrosły, szyjki korzeniowe. Jak nam wyrosną, tu pęd przeżyje, nie będzie zimy, to on będzie słabiutki. Ale jak nam wypuści szyjki korzeniowe, to on będzie duży, ładny, dorodny i w pierwszym roku da nam już ładne owoce. O, tu spójrzcie, w tej porzeczce, o, w odległości około metra od krzewu matecznego. O, proszę, już przegapiłem widocznie w zeszłym roku. O, bąblowca usuniemy, młoda sadzonka. Tak, o, myślę, że z 5 zł warte.
O, mamy sobie młodą sadzoneczkę. Zobaczcie, ile pędów. Razy 10 malinek. 10 razy 10 to jest 100 malinek. No taka kuwetka już za dwie dychy będzie, nie? No. I do naleweczki. O proszę. I nie ruszając się prawie z miejsca, tak w obrębie 1 metra, już mam 3 sadzonki, czyli około 1,5 metra bieżącego nowego nasadzenia. Także poszukajcie sobie takie odrosty, jak macie je latem, one się wam pojawiają, nie niszczyć ich, jak potrzebujecie młode sadzonki albo sąsiadka. Na jesieni je można, późną jesień ładnie odkopać. I posadzić. I posadzić. Przejmą się na pewno. Od tych starych no najlepiej nie, tylko w ogóle w innym nowym miejscu, bo malinki trzeba co jakiś czas zmienić im miejsce, bo też nasilenie szkodników i chorób robi się tak duże, że uprawa staje się nieopłacalna. Czyli trzymamy maliny 5, 6, 7 lat w jednym miejscu, potem musimy poszukać nowego miejsca, bo one już wypuszczają nam zewsząd, dziczeją, mieszają się nieraz z dzikimi, także lepiej założyć sobie nowy skwerek, nową plantację. Do zobaczenia.